Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku z Loncina. Nie, nie z Loncina. Z Turbo Loncina. Kurde, znowu w tym tygodniu kiepsko coś z tymi odcineczkami. Znowu mnie trochę podlewało wodą. Dlatego też tak, kurde, nic się nie ukazywało. Takie są uroki mieszkania na terenie zalewowym. Załatwiłem przynajmniej w międzyczasie parę gratów, jakiś wydech. To jest jakieś skutera. Założymy to do Loncina. Nie wiem, tą końcówkę za bardzo mnie nie interesuje. Ja ją załatwiłem głównie o tą rurę. Mi chodziło, że tutaj są takie zagięcia, nie zagięcia. Nie mam giętarki do rur takiej, żeby wygięła tą rurkę odpowiednio. No i niestety jest mały problem. Bo nie mogę znaleźć o takiej średnicy rurkę, jak jest tutaj. Mam parę rur składa 110. Tam jest rurka o mniejszej średnicy. Prawdopodobnie chyba coś takiego jest tu. W kładzie 110 i założymy od kłada 110 rurę, bo to jest wydech od 125. No i jest większa średnica. No niestety musimy iść na kompromis. No troszeczkę go przedławimy mniejszą średnicą, ale za to zwiększymy ciśnienie spalin, więc prawdopodobnie powinno to lepiej dmuchać przez to. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, ile mi się uda zrobić. Planuję przynajmniej to turbo zamontować, żeby tutaj już było zamontowane. W sensie takim, że po prostu, żeby się tu trzymało już. Żeby się jakoś one tutaj trzymało. Nie wiem, może się zastosuje ten wydech. Zobaczymy, jak to może w Loncinie będzie wyglądać. No, w Loncinie taki wydech. To będzie rakieta. Rakieta to będzie. Rakieta. Nawet założę to. Założymy to tak. O. Ja pierdzielę, z takim wydechem Loncin. Ja! Nie wiem, zobaczymy. Może zamontujemy ten wydech. Możecie napisać na dole w komentarzu pod filmem. Zobaczymy, jakie będą komentarze i ile. Ja będzie dużo komentarzy na tak, no to zamontujemy do Loncina może ten wydech. Tu się zwiększy średnicę. Zwiększy się średnicę rurki tutaj z turba, co wychodzi. I może uda się to jakoś zamontować. Ewentualnie wybeszę i jakoś zmienię tutaj w tym do środku wydechu wkład cały. Nie się z niecierpliwością, nie możecie doczekać, kiedy pan MRF wreszcie uruchomi tą rakietę! Rakietę! Dobra, idę jeszcze po jakieś inne kolanka. Zobaczymy, co się tutaj uda wykombinować. Normalnie... Aż mnie czepie, kurde, czepie mnie. Nie mam takiego wydechu jak w Loncinie. Wszystkie są podgięte pod... Tak jakby pod silnik. Kurde, to jest takie właśnie to, jak się nie ma narzędzi. Byłby tik, to bym, kurde, nie miał problemu. To bym to, kurde, zmotał fajnie. Byłaby giętarka do rur, to bym też to bez problemu bym sobie, kurde, kupił kawałek rurki albo znalazł na złomie i powyginałbym, jakbym chciał. To jest takie właśnie, kurde, robienie bez narzędzi. Doszłem do wniosku, że tniemy wydech oryginalny od Loncina, utnę go tu. Kawałek tej rurki się wyprofiluje. No i się zrobi to jakoś, no. Nie ma innej opcji. Tego wam nie będę pokazywał. Tego wam nie pokażę. Jak to będę rozwiercał, bo to potrzebuje chwila spokoju. Na spokojnie, nie denerwować się. Przyłożę sobie tutaj tak fajnie i rozwiercę. Albo to nawet sobie przyłożę, bo tego nie szkoda. Przyłożę sobie, przykręcę to. I rozwiercę sobie tutaj te dwa otwory. Te dwa, znajdę jakieś szpilki. Gdzieś, kurde, miałem tych szpilek na odkładanych. To ewentualnie dwie szpilki jakieś się znajdzie. Wkręci się tutaj w głowicę. I przykręci się to turbo, żeby było wiadomo, jak ono będzie tutaj wychodzić. No i dopiero będziemy ciąć jakoś wydechy, nie? Z tych czterech końcówek. I z wydechu od Loncina. No jak to utnę. To teoretycznie nawet nie wiem, czy to bym nie wykorzystał. I z jednego wydechu nie wiem, czy nie zrobię dwa. Bo jak to utnę tu, potem wezmę tu przedłużkę, no w teorii może się uda to tylko i wyłącznie z wydechu Loncina
Zobaczymy. No i się zrobi, kurde, to adapter. I kopniemy parę razy. Zobaczymy, czy się będzie turbinka obracać. Bo odpalić, do odpalenia to jeszcze będzie chwila. Ze względu takiego, że muszę jeszcze wykombinować coś tutaj, do przodu. Ale to jak zamontujemy, to będę wiedział po wymiarach, czego szukać. Jak to mniej więcej ugryźć. Dobra, rozwiercam. Widzimy się za 3, 2, 1, 0. No i turbina jest przykręcona. Przykręcona. To trzeba będzie dorobić jakiś uchwyt, żeby linka siedziała z boku. Tak wam powiem, że wam powiem. To wam powiem. Nie jestem zadowolony. Kurde, dzisiaj zbyt dużo nie zrobię. Będę musiał ten wydech. Mogę wam jeszcze powiedzieć, jakie są plany. Bo kurde, roboty znowu od Pierona i już się zaczęło ciemno robić. Jeszcze dzisiaj nic nie zjadłem. Kurde mele, no. Robota non-stop. Ten wydech spróbuję go odgiąć jakoś delikatnie, żeby ogólnie tutaj szedł w linii prostej, nie tak jakby na silnik, tylko w linii prostej szedł. No i tu zrobię takie krótkie kolanko do tego. Będzie takie C. Takie C się zrobi. Powinno być ok. Myślę, że jakiś spornik dodatkowo, bo to na tym aluminium to zbyt długo się to może nie utrzymać od drgania. No w tym odcinku będzie na tyle, no będzie taki krótki odcinek, dodam wam, żebyście widzieli, jak to mniej więcej będzie wyglądało, jak to turbo będzie tutaj mniej więcej zamontowane. No dzisiaj zbyt dużo nie zrobiłem, no nie jestem z tego powodu za bardzo zadowolony. No wy też pewnie nie jesteście zadowoleni. Obiecywać wam nie będę nic zbytnio obiecywał, no bo wiadomo, nie wychodzi. Kurde, w tym tygodniu to pogoda, to tamto. Co dalej tutaj będziemy robić? Z tego kawałka blaszki, taki dość grubawy ten kawałek blaszki jest, no to się tutaj zrobi taką fajną blaszkę do tego turbo. Wycentruję idealnie otwór, żebym widział, gdzie się przespawać. No i tak samo wycentrujemy dokładnie no, te wszystkie tutaj dziadostwa, no otworki, nie? Żeby to na pewno było wszystko pasowne w miarę. No i żeby to turbo też się trzymało coś na wydechu, nie tylko na tutaj na tym, ale tak samo na wydechu, jak skręcimy, żeby to dodatkowo jakoś się też trzymało, podpierało, tak można powiedzieć. No i chcę zrobić jak najkrótsze kolanko do wydechu, żeby było, bo nim krótsze, tym lepiej. Najlepiej, aby było od razu podłączone turbo do wydechu, no to będzie wtedy najlepiej. No ale nic na to nie poradzimy. No. Też tutaj sprawdzałem. Ta gruszka mi się tu powinna zmieścić. To steruje, kiedy jest silnik przeładowany, nie? Tą śrubeczką będziemy ustawiać, ile tam barów ma to dmuchać. Nie wiadomo, ile to dmuchnie w ogóle, tak wam powiem. Czy w ogóle dmuchnie te 1,5 bara. Zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już to podłączymy tutaj i znajdę. Zrobimy tutaj już jakoś tam, puścimy te zasilanie przynajmniej tego turbo. A jak to wyjdzie, zobaczymy. Będę musiał wam kiedyś nagrać, kurde, dzień z życia, żebyście widzieli, ile się tak naprawdę robi poza odcinkami. A się robi bardzo dużo czasami, czasami mniej, czasami więcej. No w ostatnim czasie to jest troszeczkę taki zapierdziel. No i chyba będę musiał zrezygnować z odpisywania widzom znowu, bo zbyt dużo to zajmuje. Znowu zacząłem odpisywać, no i chyba będę musiał znowu zrezygnować i wtedy zyskam te 1,5 godziny, 2 godziny akurat po pracy, no to akurat będzie czas na zajęcie się lącinem. No to kończę ten krótki odcinek, lecę szybko montować i idę sobie coś zjeść wreszcie, ale to dopiero jak zmontuję i wrzucę na YouTube'a. Podobało się, łapeczka w górę, ale raczej wszyscy dadzą łapeczki w dół, no bo nic praktycznie mnie machnął tutaj, nic na tym odcinku nie było, ale już jest sukces, bo turbinka jest przychycona do silnika, więc już jakieś kroki są podjęte, już tam coś widać. Nie przedłużajmy go i widzimy się, mam nadzieję, jak najszybciej. Próbuję wam to wynagrodzić i troszeczkę jakoś częściej odcinki wrzucać.
Macie jakieś kurde sugestie, macie jakieś fajne pomysły, co zmodyfikować, co stuningować, co przerobić, co inaczej rozwiązać, piszcie śmiało w sekcji komentarzy. Rozważę każdą z propozycji. To będzie nasz taki wspólny projekt Loncina Turbo, więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej!